Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Wiedźmin 3. Oczywiście Artur postarał się o to, żebyśmy tak szybko nie skoczyli po umę, chociaż liczę, że dzisiaj to zrobimy. Ale najpierw dwie sprawy. Oczywiście dziękuję za ten komentarz. No, staramy się zrobić grę na 100%. Maksymalne 100%, zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc na początek, Kertrolde, mamy skoczyć do płatnerza, pogadać, zapłacić. A więc wróciłeś. Miałem rację, he? Ponieważ ma ciekawe towary. Aż dziwne, że byłem u niego sprzedać mu parę rzeczy, nawet trochę więcej niż parę, a nie zauważyłem, że mam jakieś wykrzykniki tutaj jeszcze. O, jakie to jest ładne. Z Undvik zerikańskie. No, to my moglibyśmy takie z Undvik kupić jeszcze, żeby było inaczej niż zwykle. Szczególnie, że działają jak te zerikańskie. No ale to... A kup, jak już jesteśmy, to cyk, cyk, cyk. Powinna być opcja, że od razu jak kupujemy, to możemy nałożyć na konia. Pierwsza mapa Ibrahima Savi. O, i to są te rzeczy, o których to zapomniałem, czy które przeoczyłem, więc bardzo dziękuję za podpowiedź. No, chyba, że to są mapy do miejsc, które już znamy. Nadpleśniałe notatki, a jeszcze lepiej, notatki Hieroniusa. No i bierzemy. To jest chyba wszystko, co by było istotne. No, ładne rzeczy tutaj mają. Nasycony kryształ. Jak będzie potrzeba, to może jeszcze wrócimy. Póki co zobaczmy, co w tych papierach wyciągnęliśmy. Bywaj. Bywaj. Skąd ty takie rzeczy miałeś, kolego? To legalne? I czemu nam nic nie wyskoczyło? Myślałem, że będziemy mieli coś do przeczytania. Zostańmy tutaj, z dala. Od deszczu zobaczmy nasze zadania, poszukiwania. Kermoren, Kermoren, Kermoren. Ale to co? To wygląda na to, że to są rzeczy, które gdzieś tam mimo wszystko już sobie po drodze podnieśliśmy, tak? Znaczy, fajnie kupić papiery, no nie ukrywam. Jeszcze zobaczmy, czy możemy coś odczytać z tego, co wzięliśmy. No dobra, mamy to. Może trzeba przeczytać i dopiero wtedy to gdzieś się nam tam oznaczy. Pierwsza mapa Ibrahima Savi. Po odkryciu śladów Wiedźmina Szkoły Cechu Niedźwiedzia w ruinach zamku Tirsek zostałem wysłany, by wzorem Akermita przygotować dla profesora Atimsteina mapy z oznaczonymi lokalizacjami symboli tejże szkoły, które miałyby być rozrzucone po archipelagu. Profesor Atimstein miał oczywiście rację. Szybko odnalazłem owe punkty i oznaczyłem na poniższej mapie. Ibrahim Savi. Druga mapa. Zgodnie z zaleceniami profesora Atimsteina śledzę ślady bytności Wiedźminów ze Szkoły Cechu Niedźwiedzia. Miejsc oznaczonych symbolem niedźwiedzia jest więcej i więcej. Oczywiście oznaczyłem je na mapie. Zauważyłem jednak coś niepokojącego. Od jakiegoś czasu podąża za mną dziwny jegomość. Zatrzymuje się w tych samych zajazdach i karczmach. Kroczy za mną jak cień. Postanawiam niezwłocznie wracać do punktu, od którego rozpocząłem badania, czyli ruiny zamku Tirsek, by spotkać się z pozostałymi członkami ekspedycji. Ibrahim Savi. Trzecia mapa. Zmierzam prosto do punktu, w którym rozpoczęliśmy badania, czyli do ruiny zamku Tirsek. Po drodze zaznaczyłem kolejne punkty oznaczone symbolem niedźwiedzia. On wciąż za mną podąża. Ibrahim. Zamoknięte nadpleśniałe notatki Hieronimusa o Wiedźminie Elgarze. Dalsze ulepszenia do wyposażenia Wiedźmina ze szkoły Wilka Elgar rozlokował w różnych rejonach na wyspach Skellige. Pozostawił je częściowo w drewnianym forcie na południe Artskellig, częściowo zaś w ruinach na zachodzie wyspy Hindersfjall. Jeszcze jedna część ukryta jest w kurhanach na zachodzie Artskellig. To chyba nas tam nie było. Pergaminowe notatki Hieronimusa o Wiedźminie Elgarze, zachowane w idealnym stanie. Część ulepszeń do wyposażenia szkoły Wilka ukryta jest na wyspach Skellige. Elgar pozostawił je w centralnej części Artskellig oraz w ruinach dwóch strażnic na Undvik i Speaker Rock. Chciał, żeby dobrze posłużyły Wiedźminowi, który ich może potrzebować i będzie na tyle sprytny, żeby je odnaleźć. No proszę, to może o nas. I co, to teraz będą te zadania poszukiwania? Kermoren, Kermoren, Kermoren. Ale dalej bez nowości, odczytaliśmy co było. A nie, teraz jest. Dobra, musieliśmy dać im przeładować. Ła, to ulepszenie raz może. To zaraz i skoczymy tam. Dopiero chiar marnieć mu raził serce, pędził z Undvik potwory krwiożercze. Dobrze, że znaleźliśmy to dopiero teraz, bo normalnie to bym się załamał, jakbym widział tyle ulepszeń, że trzeba jeszcze pobiegać, podnieść, a tu cyk, gotowe. Ale na początek... Uważaj sobie, białowłosy!
Początek będzie nieco inny, nie polecimy jeszcze za żadnym niedźwiadkiem, ani innymi takimi, a skoczymy do ruin Dorf, bo i tutaj Artur podpowiada, że powinienem przy jakiejś bramie szukać trupa. Tam jest pożeracz. Znaczy, trupów nie brakuje, ale to chyba kości mają być. Nie, to też nie są kości. Ruiny. Cześć. Łobuzy. To chyba nie tak miało wyglądać. Jak to jest? Ulepszenia. Skarb w ruinach. Wyspa Undwik, znacznik ruiny Dorw, szkielet zaraz za bramą po lewej stronie. A, leży coś. Faktycznie, jak to dobrze mieć to tak rozpisane. Szkielet objedzony do czysta, ale coś tu przy nim leży. No proszę, jak zrobiło się ciekawie. Jeszcze więcej starych kluczy bierzemy. Tajemnica, o kurcze, ale to takiego czegoś to chyba my nie mieliśmy jeszcze do tej pory. Czyli co, tu są ruiny? No jakaś wieża taka, obrzympolona. To jakby tamta. No to lecimy. Nie wiem, czy te chcą walczyć, czy nie. No pogoda iście wyspiarska nam się tu odpaliła. Do pożygu. A biegaliśmy tutaj swego czasu. Dobra, o kurcze. Ale to go wzięło. My musimy uważać. Nawet jak jest taki ogłuszony, to potrafi nam krzywdę zrobić. Wybuchnie. Jakby tak pociągnął wszystkich ze... O kurcze. Co my z życiem tak słabo stoimy? Weź, uważaj. Byśmy musieli się napić chyba tego. Dobra. Musisz skalibrować swoje sterowanie, bo oczywiście działa to inaczej niż w Starfieldzie i Finalu. Ale powoli wszędzie już, znaczy może Starfield niekoniecznie, ale Final widzimy koniec, w Assassinie też powoli widzimy koniec, więc wydaje mi się, że powoli dochodzimy do etapu, w którym już się nie będziemy mylić, a później Cyberpunk to jak Wiedźmin, no, tak powinno być. Dobra, jesteśmy na miejscu, cyk, ach to syreny jednak, oby miała twarde lądowanie i tu już nie wracała. Wbijamy na wieżę, może nie wejdzie do środka. No dobra, tylko że póki one są, to my chyba też tu dalej nie przejdziemy. Załatwię je i widzimy się. No i jesteśmy. Przy okazji wygląda na to, że chyba zaliczymy misję jakąś wiedźmińską, patrząc na znaczek nosacza tutaj. Ale prócz tego, o, ciężko w bramę wejść. Ciężko się zmieścić, nie? Skacz, szukamy czegoś więcej. Może na szczycie. No fajnie sobie tu żyją te syreny. I co to ten kluczyk? No powiedzieć, że trochę się zawiodłem, to jak nic powiedzieć, tak to... zobaczmy ten cech wilka, czy gdzieś się to nie kryje. Dobra, jakieś pierwsze ulepszenia chyba tutaj będą grane. A przynajmniej, znaczy nie wiedzieć czemu w tamtą stronę, chyba że nas do znacznika szybkiej podróży prowadzi. Dziwna sprawa, bo by się wydawało, że to jednak powinno być tam gdzieś w tym budynku, skoro tam był znaczek, ale może ruiny to ruiny, nie ma co się rozwodzić. Tam był znaczek, tu zbieramy. Tym bardziej, że byliśmy tam w pobliżu. I gdzie to leży? Geralt? Widzisz to? A. Teraz taka półzmyłka, bo nie wiem, czy powinniśmy tam zawrócić. Warto się tu rozejrzeć. A może tam nawet już coś podnosiliśmy, chociaż to raczej byśmy zaliczyli misję ze skrzynką. Nie dałaby mi spokoju taka nieotwarta. O, coś leży, czyżby to tu? Wygląda na to, że to tu. Ale jeszcze bym wrócił na chwilę do tamtej wieży, bo no nie daje mi spokoju, że był tam znacznik i nic nie podnieśliśmy. No, okazuje się, że nic z tego, a przynajmniej sam nic nie znalazłem, za to możemy przenieść się do Starej Strażnicy. Kurczę, biegaliśmy tu, no. Tę okolicę na pewno zbadaliśmy nieco lepiej i co, Wiedźmin by nam uciekł? No, Warto się tu rozejrzeć. To już wiemy. Warto się rozejrzeć. Skoro tak, no właśnie, przy tamtym znaczku nawet nie wyskoczył przycisk, żeby kliknąć, aby się rozglądać. Czy tu była wajcha? Nie, wydawało mi się. O, dobra. To wygląda jakby Wiedźmin sam ustawiał tę skrzyneczkę. W typowo w ich stylu porządki zrobione. No właśnie, to tu wszystko zebraliśmy, no ale to tłumaczę, dlaczego nie trafiliśmy na skrzynkę. Jak ona była gdzieś tak tu podrzucona,
Nie za daleko Geralt. Ale coś czuję, że spadnę. No cóż, pierwsze śliwki, robaczywki. O! Stoi, stoi. Mamy to. No. Ale to ukryli. Powiedz sierżantowi, jeszcze nic nie... Nie będziemy nic mówić o cechu wilka sierżantowi. Mamy jeszcze parę takich zadań. Chociaż tak poszukiwania na Skellige nie ma tak wiele. Trochę więcej niedźwiedzia. No bo... A, niedźwiedź jest jeszcze tutaj. Wilk 3. No to jak mamy wilka 4, to myślę, że wypadałoby wilka 3. Niedźwiedź 1, niedźwiedź 2. Pójdzie sprawnie. A w najgorszym wypadku, no to w sumie jubileuszowy setny odcinek będzie na poszukiwanie rynsztunku. Idealnie. Jakby nie patrzeć. No myślałem, że płyniemy do Umy, pójdzie sprawnie, ale z drugiej strony no jest to podejście takie najbardziej dokładne, więc grzechem by było tego nie zrobić, no nie? No nie. Erbjorn, czy jak ci tam? Lecimy do was. Ej, lecimy. Ładne miecze, ale wolę solidny topory. Z góry przepraszam, jeżeli ktoś jest zawiedziony, że od czegoś takiego zaczynamy, a być może i na czymś takim skończymy, jak się okaże, że to większość odcinka nam zajęło, bo ciężko powiedzieć, jak długo tego rynsztunku będziemy szukać, ale to może idealne podsumowanie naszych 100 odcinków, tak, że robimy wszystko dokładnie. Pojawia się też często pytanie, kiedy wracamy na live na Skellige. Oczywiście jak tylko skończymy Black Flagę, tak, żeby być dalej w tych morskich klimatach. No ale dokończmy jedno, zabierzemy się za drugie, myślę, że to jakoś tak możemy pogodzić. O, jaka fajna miejscówka, lubię takie. Dodajmy jej nieco charakteru i co? Szukamy tu nosacza, czy... Jest! Srebrny miecz. Nie zawsze musimy znaleźć znacznik, jak widać. No cóż, ktoś przygotował palenisko, ma. Gorsza wiadomość jest taka, że... Chcąc lecieć dalej, no to jednak będzie już kawałek, więc myślę, że nie ma co kombinować, a po prostu przeniesiemy się tutaj. No i jesteśmy na miejscu, tak dość specyficznie to otagowali. Spada. Warto się tu rozejrzeć. Pytanie, czy w środku, czy na zewnątrz, no, no specjalnie pomocna ta granica to tu nie jest. Najgorsze, że i tu byliśmy swego czasu i jakoś tak umknęło nam to, że Geralt nie zauważył od razu, że coś jest na suficie. Podejrzane, podejrzane, tylko... O, a nie, myślałem, że coś mignęło, a to chyba palisada. A właśnie, ona tę palisadę da radę wejść? Może to na niej coś leży. Trzeba przyznać, że ten rynsztunek, który tutaj dostaliśmy od kolegi, to tak... No dość solidnie ukryty. I nie jest lekko. Czyżby jednak była droga na palisadę? No to daje jakieś nadzieje, perspektywy, chociaż... Kurczę, chyba... A nie, już myślałem, że oszukaliśmy system. Okazuje się, że nie, że to palisada była odpowiedzią. W sumie to wiesz co? Art też nic nie daje. No proszę, jak to jest pochowane wszystko. Jak nasi wrogowie. Cyk. No to co? Szybko możemy oznaczyć sobie jeszcze jedną misję, znaczy jeszcze dwie w sumie, bo na Skellige został niedźwiedź, to po kolei, niedźwiedź jeden, który kryje się, no, nie tak daleko, więc przenieśmy się tu w okolice tej drogi. W sumie to wylądujemy nieco bliżej, bo mamy tu znak zapytania do rozliczenia, obozowisko bandytów, tylko tyle i aż tyle, więc cyk, w górę serca. Zdychaj. I tego typu rzeczy. A ten zatruty jak długo się trzyma? Już? Umieramy? No, idealnie. Tak ma być. Tak ma być. No cóż, na nic ambitnego nie liczyłem po tym znaku zapytania, ale zawsze kolejny do kolekcji. Możemy tak zagrać na tym garnku? Można co najwyżej spalić potrawę, a nie podpa. Nawet nie wyciągniemy żadnej potrawki, ale jesteśmy już blisko kolejnego znacznika. No przyznam, że tak lekko zakręciła mi się łezka w oku, bo no, znów takie wycieczkowe misje. Co prawda, jeżeli chodzi o Skellige, to chyba już wszystko, ale... Podejdź bliżej, nieznajomy. Może zawczasu zapowiem, że Artur podesłał też kilka misji takich poukrywanych w Velen, ale myślę, że misje, tak? Takie poboczne, ale misje. Warto będzie je zrobić, no bo to są zawsze takie ciekawostki. No jeżeli chodzi o Skellige, byłem zaskoczony. Wiele zadań, których wcześniej w życiu nie widziałem, okazują się ciekawe.
Tak, ciekawe to wygląda. Mam jakiś znaczek, coś było. Mamy cię. Warto się tu rozejrzeć. Dajesz. W sensie tu, tu, czyli głębiej. Co chcesz żyć? Żem zjadł gulasz z nekera. Dużo cebuli. Pewnie cebula popsuta. Polec wsadź! Zatkaj dziura, człowieki straszysz! Nie ma ludzia, nie ma kolacja. To chyba przychodzimy w odpowiedniej porze. Będzie ludź. Będzie kolacja. Możemy pogadać, czy nie chcecie rozmawiać? Pokaż, co umiesz. Joe, Jesse. Serio nie możemy pogadać? Kurczę, szybko poszło. Bardzo szybko. To może tak. Czemu żaden nie zatruty jeszcze? Kłenik. To inaczej pogadamy. Trochę mi smutno tak, że mają imiona, a my ich bijemy. Może taki ich los. Dobra. Teraz dali do myślenia, czy nie szło tego jakoś inaczej rozwiązać. Do tego ostatniego to chyba gazy zabiły, tak to brzmiało. No dobra, my tu tylko po schemat. Nikt nie musiał umierać, ale w sumie i tak umierali już z głodu, więc może i dobrze wyszło. No kurczę, tak dobrze zapowiadająca się skrzynka, w ogóle jak jaskinia taka, nieoczekiwana. Czyli nawet i coś delikatnie fabularnego to potrafi się nam jeszcze ukryć. Niedźwiedzia skóra to chyba coś na rynsztunek ze szkoły niedźwiedzia. O, mamy to. Faktycznie. Łączyło się. I tu serio nie było żadnej misji wokół tego? Gorzej jak była, tak? I zabiliśmy niewinne trolle. No cóż. No cóż, ale to znów wyczyściliśmy. Bardzo szybko poszło. Znaczy bardzo szybko. Już pół godziny za mną grę, tak? Myślę, że na odcinku to poszło nieco szybciej. Poszukiwanie schemat Szkoły Niedźwiedzia 2. Jeżeli chodzi o Skellige, to będzie wszystko, więc mapa świata tym razem wygra nas. Oja, a to taką małą wysepkę? No to wybrzeże Merlinów. Wracamy w sumie tam, gdzie biegaliśmy niedawno i podpłyniemy sobie razem. No, jaka pogoda, idealna na łódeczkę. Barowa tak zwana. Ciekawa. No nie, aż tak ciekawa Geralt to może nie, ale jak już wskoczył do wody, to zobaczmy, czy nic nie skrywa przez... Nie. Nie wiadomo, po co to pływa nawet. A, i skrzynka się nazywa, tak? Jakoś to było. Ale jakie ładne doki mają. No to... Cała naprzód. O nie! Widzę te pieruństwo latające, ale na szczęście nasze drogi się tu nie pokrywają. Gorsza wiadomość jest taka, a przytrzymanie, a... Gorsza wiadomość jest taka, że jak dopłyniemy na miejsce, to prawdopodobnie nie ma tam żadnego znacznika szybkiego, ale będziemy na łódce. O! I w ten sposób opuścimy Skellige, wracając tą łajbą przez morze. No, na Skellige się trudniej płynie niż ze Skellige na kontynent, tak to wszystko wskazuje, chyba. Mogłoby tak być, ale to jest dość zabawne, także... jesteśmy na takiej łódeczce, w ogóle, że szybka podróż działa tak bezproblemowo, a wcześniej szukaliśmy kapitana, który... spróbuje nas dostarczyć na miejsce. No dobra! Jesteśmy. Chyba bardziej nas ta jaskinia interesuje. Niż nekerki na miejscu, czy co to tam biega. Z drugiej strony możemy nie mieć wyboru. O, Geralt nie chce tu wyjść z wody. Spodobało mu się. Zresztą jak już tu jesteśmy, nie wiem czy mam jakieś znaki zapytania, chyba nie. Niestety nie, ale no sama wyspa jest na tyle interesująca, że może warto by było... A to mglaki, nie nekery. Dobra, to chodźcie. Poćwiczymy trochę z nieco bardziej wymagającym przeciwnikiem. Wow! Chodź! Tutaj, na Irdenka! No. Hello, hello. I co? Boi się tego fioletowego. Z nich chyba potrafiły wypaść fajne rzeczy. Może też coś to skrywały. Nic. Kurczę, no idealne miejsce na wyspę. Wyspa może jest. Idealne miejsce na
tajną misję. O, a naszą tajną misję mamy tutaj. Czemu Geralt nie może wyjść z wody? To jest zaskakujące, że... O, panie Geralt. Że tutaj bez problemu sobie skacze jak kozica, a tam nagle kłopot. No dobra, widzisz ty coś? Warto się tu rozejrzeć. Szkoła Tygrysa chyba. Jaki piękny skok. Już myślałem, że niewidzialna ściana nam przeszkadza. Gorzej jak ta skrzynka zatopiona, ale to chyba... A nie, dobra. Czyżby to już? Ochle. No dobra, mieli nas. I to co, to są wszystkie chyba, jeżeli chodzi o Skellige. Ta-da! No może wypadałoby to kiedyś zrobić i pewnie machniemy, ale jeżeli już jesteśmy dzisiaj przy poszukiwaniach, tak rozpoczęliśmy naszą przygodę, to coś pojawiło się w Velen na 30 poziomie. Idealnie nasz, czyli tak, mapa świata, to naprawdę mapa świata, Velen, o nie, i te bagna. To my przeniesiemy się na wieś Sztygary i stamtąd polecimy dalej. Teraz to rzeczywiście powrót na stare śmieci. Nigdy nie lubiłem Velen, tak to... Mimo, że to tak ładnie, miło, brzozy we mgle, takie znane klimaty, ale... No ja jakoś tak, nie wiem... Budzi we mnie różne dziwne uczucia. Chociaż ciekawe, czy Janka byśmy znaleźli. Jak to mu się żyje, przy ok... Aha, no to nie wygląda jak Janek, a co gorsza, przypomniałem sobie... że syreny to nie najgorsze, co nas może spotkać. Jak oni tu z tymi schematami dobiegli? A co najlepsze, był tu punkt szybkiej podróży. Ile jeszcze takich miejsc ewentualnie nie widzieliśmy? A żygolak ziemi, ale jakby na jogging sobie wyszedł. Co chcesz? Co kombinujesz? Ja myślałem, że będzie walił w ziemię. Nie, to ten kamienny żygolak chyba jakby gorszy był. Wracaj, gliniarzu. Skąd przyszedłeś? Dobra, gdzie my mamy to? Warto się tu rozejrzeć. A myślę, że to jest taki misiek ustawiony. Może warto ten cech niedźwiedzia rozwinąć w naszej przygodzie. A to nie jest skrzynka. Z daleka wygląda jak skrzynka, można się pomylić. Ale dobra, nie było tak źle. Mamy to. Czyli co? Nowe ogłoszenie znajdź, no robotę. Już Uma nie żyje, tak? Wszyscy pomarli, nie ma kogo szukać. Jednak, skoro jesteśmy w Velen, to dwie misje w Velen, które nam zostały, tak żeby ten odcinek nie był skupiony tylko na poszukiwaniu rynsztunku, ale też żeby nie zaczynać głównej fabuły, no bo to co, pójdziemy po Umę i... No właśnie. Nie wiadomo co, pogadamy i do Kermoren i to takie 5 minut fabuły, bo to chyba tyle tam trwało. Mamy droga prowadząca na południowy wschód od znacznika posterunek graniczny. To posterunek graniczny. No mamy to, przynajmniej w teorii, bo droga, która prowadzi na wschód z miejsca posterunek graniczny do miejsca kamieniołom starych pryków. Zobaczymy, czy coś nas ominęło. Chociaż śmierć w ogniu, misja się nazywa. Przejdziemy się kawałek. Coś znajdziemy, bo nie wiem, trzymaj się ode mnie z dala. Czasem nie ten kapłan, który tam gdzieś fistechem handlował, chociaż to nie była droga, tak? To trochę by nas ominęło. Ho! Panie! Raz za wozem, raz tyle za miesięcy minęło, prawie rok, a oni dalej tu stoją, czekają, nie wiadomo na co. Nie ci radzę, prawda? Ja blisko komiej szerokim łukiem. Ten tego. No co? Nie wiem, może powinniśmy słuchać tych ludzi, co tam mają do powiedzenia. Jakieś diabli, nie diabli. No dobra, Płotunia. Przejedziemy się tu razem. Szybki przegląd misji pobocznych. Czy coś nam wyskoczy? Może coś przegapiłem. Się wydawało, że jeżeli chodzi o te okolice, to dość dobrze je zbadaliśmy. Ja teraz zwątpiłem. Która droga, która ścieżka będzie lepsza? Nie, no to tu w lewo. Ale może do starych pryków to my nie jechaliśmy tak tutaj. Na kuniu. To są psy. O, coś jest! Co tu się dzieje? Dlaczego nikt tego nie gasi? Bo chcemy, żeby się paliło, jasne? Wynoś się stąd, bo usmażymy cię razem z tą pierdoloną elfką. O, jest jeszcze trzecie wyjście.
Jest jeszcze trzecie wyjście z tej sytuacji. A to szybko przeszliśmy do rozmowy. Kurczę, ona się chyba trochę smaży, patrząc na to, że koledzy na 10 poziomie. Znowu się obrazi, że pomogliśmy, czy jak? No to co? Art do ognia. Dodajmy. Uciekaj. Nie widzieliśmy się w Nowigradzie czasem? O co w tym wszystkim chodziło? Czemu chcieli spalić cię żywcem? Przyszli mnie obrabować, a kiedy nie chciałam im powiedzieć, gdzie trzymam kosztowności, przyciągnęli wózek z drewnem, zamknęli mnie w środku i podpalili wszystko. Pewnie liczyli, że cię to skłoni do współpracy, ale sądzę, że nie wypuściliby cię nawet, gdybyś im powiedziała. Jeszcze ci nie podziękowałam za pomoc, Vatgern. Moje pieniądze są w wydrążonym pniu za domem. Proszę, weź sobie stamtąd, co chcesz. W tych czasach niebezpiecznie jest posiadać zbyt wiele. Dziękuję. Bywaj. Ej, koleżanko, ty, no to nie wiem, czy nie posiadasz zbyt wiele. Ale dobrze, to chociaż zrzucimy jej z pleców. Nie, a Warreny to ty bierz, ale kozia skóra nas nie interesuje. Gdzie ten pieniek za domem? Czemu nam misję zakończyli? Ej, dziewczyno, obiecałaś nam złote góry. Znaczy, przypuszczam, że tam grosze, no ale znaleźć teraz ten pieniek. O, tam coś jest. Też to chyba trochę za daleko. No musiała być gdzieś bliska. O, jest jakiś pieniek. Czyżby to to? Nie. Był czasem, faktycznie kryją się skarby. Ja tak kiedyś mówiłem, dobra, mamy to. A to jeszcze inne. Czasem kryją się w takich dużych, ściętych drzewach. Majątek. Pójdzie na głupoty. Niech się dziewczyna nie martwi. Czasem w takich dużych drzewach, ale to je na Skellige widziałem. Tutaj nie bardzo. No ale dobrze, to jeszcze jak jesteśmy w Velen, to żeby zamknąć temat Velen, bo Nowigrad coś się znajdzie dodatkowego, ale ostatnia rzecz Velen, to też może takie zamknięcie tego odcinka, bo nie wiem nawet jak jest długi. Jest długi w każdym razie, pod godzinę powoli podchodzi. No wygląda na to, o jaki ładny znacznik, to ja nawet nie wiedziałem, że możemy sobie coś takiego zrobić. Jakie to ładne, przypadkowo wyszło. No gdzieś w tej okolicy, północny zachód od karczmy na Rostajach, mamy ją na wysokości żerowiska Harpi, czyli tak bym to obstawiał, widzimy się przy karczmie. Niestety te fancy słyszałam, znaczniki... Że można od baronowych można. Niestety te fancy znaczniki nie wskazują nam później drogi, więc nie są aż tak fajne jak myślałem, chyba że sobie coś oznaczyć na później. Ale tak sobie myślę, mamy ładną klamrę, żeby rozpocząć kolejny odcinek. Może trochę jednak od misji głównych, patrząc na to, że jesteśmy w Velen. No i mieliśmy wrócić do Velen, do barona. Ja mam też trochę misji pobocznych, jeżeli chodzi o Nowigrad tutaj rozpisanych od Artura, no ale właśnie się zastanawiam, czy w następnym odcinku... A! Panie dziki pies, o kurczę, by nas zabił, to by były jaja. Mam parę misji z Nowigradu, ale nie wiem, czy nie warto jest zostawić na moment, w którym... No, chyba będziemy jeszcze wracać do Nowigradu, z tego co dobrze kojarzę, no i wtedy to dziabnąć, bo tutaj umarz się prosi, żeby spotkać się z nią, nim... Zależy jak na to spojrzeć. No ale to pozostawiam w komentarzach. Z drugiej strony jakbyśmy teraz maknęli Nowigrad, też jesteśmy już w pobliżu. No to już byśmy zamknęli wszystko co poboczne do tej pory, jak rozumiem. Chociaż może nie wszystkie misje mam wypisane. No ale to by było coś takiego też... coś czego może nie dane było zobaczyć wszystkim Wiedźminie. No to widzę, że to są misje poukrywane. Ło kurka! Co tu się dzieje? Fejmy jakieś. Kto z kim ma walczyć? Biedny troll. Ciekawe, czy stać go na Wiedźmina. Ciekawe, czy tak biedne jak te w jaskini, które tam były. No cześć. Stać cię na Wiedźmina? Wreszcie spokój. W sam czas ludź przyszedł, bo już by się prawie to zielone wygotowało. Co tam masz w tym kotle? Sup di trup. Stary trollowy przepis. Samo dobre w środku. Ślimaki, żaby, czaszki, różne takie patyle, co pachną. A na koniec jeden neker dla smaku. Sub di trup. Co jeszcze dodajesz? O, no. Co tam jeszcze dodajesz do tej zupy? Nie gotujesz tam przypadkiem ludzi?
Ludziów nie. Ludź gada czasem co ciekawego. Jak nie gada, wtedy to kara. Lubisz rozmawiać z ludźmi? No, Necker czy Ghoul nudny, wcale nie pogada. Ja kiedyś rozmawiałem z Ghoulem. Był całkiem wygadany. Gadający Ghoul? To tak jakby ogórek śpiewał, czy co? Ludź dobry, pomógł, to nagroda. To głowa elfa. Elfy dobre, jak pomidor. Po misji? Pomóc ci w tej zupie, czy jak? Borys, nie chcesz jeszcze pogadać? Borys! No co, powiesz co ciekawego? Czy do gara wsadzić. No, okazuje się, że ta misja też chyba była szybsza niż zakładałem. Więc, co mieliśmy znaleźć z poszczególnych szkół, to znaleźliśmy. Co mieliśmy w Velen odpalić z mniejszych misji, to odpaliliśmy. A to Kczoker Moren, jak to do Barona trzeba wracać. Więc przemyślę, jak wygląda sprawa pozostałych misji pobocznych, bo ich nie zostało wiele. Mam na liście chyba 5, 6, coś takiego. Być może znajdą się jeszcze 2-3 dodatkowe, więc jeden odcinek z pobocznych i już naprawdę nie da się dłużej przeciągać tego przejścia na fabułę. Chociaż przydałoby się trochę, bo jeszcze chcę po Skelligę popływać na live'ach, więc żeby to jakoś połączyć. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.